Jeszcze pan, przewodniczący Komisji Edukacji, aż się prosi, żeby zapomniał. Dziękuję serdecznie. Poczekałem się na samym kolejny. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna rado. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, którzy pracują w naszych podobnych jednostkach za bardzo ciężką pracę. Było tutaj wspomniane o kilku sytuacjach, skąd niedociągnięcia w szkołach, czemu wyniki matur były takie, nie lepsze. Cofnijmy się może dwa lata wstecz, kiedy mieliśmy pandemię koronawirusa. Kto nie był nauczycielem i nie siedział z drugiej strony komputera, żeby przygotowywać młodych ludzi, nie wie, jak to wygląda. Naprawdę nie wie. Lekcje online zdalne nie tylko u nas, na całym świecie. Na całym świecie koronawirus zaatakował i trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Na całym świecie wyniki nauczania w tym okresie spadły. Na całym świecie. Uczyłem w tym okresie jako czynny nauczyciel matematyki i wiem, jak to wyglądało. Uczniowie, których znałem parę lat i uczyłem bardzo dobrze, pod względem merytorycznej wiedzy przez naukę, przez komputer zdalną, po prostu obniżali, zjeżdżali ze swoim poziomem wiedzy na uczniowie, którzy ledwo zdawali na ocenę dopuszczającą, dostateczną, nagle się okazało, że były czwórki, piątki. Czemu? Obok druga przeglądarka, gotowe rzeczy z internetu, gotowe wypracowania, gotowe rozwiązania. Dlatego mówię, zanim zaczniemy rzucać kamienie do nauczyciela, zobaczmy realnie, jak to wszystko wyglądało. Zwłaszcza też zaszło tutaj stronę Ministerstwa Edukacji. Przecież nie robi zarzut, że majstrowali przy rozporządzeniu, przed samymi maturami, przy rozporządzeniu, jak ma wyglądać matura. Moi drodzy, przy poziomie, który drastycznie zjechał przez zdalne nauczanie. Drastycznie. Bo czemu? Część młodych ludzi było tylko i wyłącznie zalokowane. Nauczyciel wywoływał go parę razy. Czasami była taka sytuacja, że z boku ktoś inny mówił, że proszę pana, ten był chłopak w tym momencie w Frankensteinka na obok. Mieliśmy możliwość sprawdzenia. Albo na komórce zalokowany i chodził sobie po galerii. Przecież z takim czymś walczyliśmy. Układaliśmy testy, nie testy swoje od postaw, gdzie był atak od razu ze strony rodziców. Czemu moja córka na piątkę napisała, zdałeś dziecko z matematyki, które ledwo dostatecznie dopuszczające miało 3 lata, a nagle czemu pan piątki nie daje? Tak to wyglądało. Wracając do wątku z ministerstwem. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ministerstwo w tym okresie, gdy zmieniało, nie podnosiło do góry wymagań obniżonych. Dlaczego? Efektem praktycznie po 2-letniej pandemii mogło być to, że zdolność była na poziomie 30%. To by odzwierciedlało. I teraz jest pytanie. Czy bylibyśmy w stanie stracić 2 roczniki młodych ludzi, gdzie by się zamknęło im drogę, żeby szli na studia? Jedno pytanie, zanim zaczniemy pianę tutaj bić. I to mówię w obronie nauczycieli. Czy zamykamy im drogę na studia? Przecież może wiemy sami, że na studiach naprawdę człowiek, jeżeli świadomie wybiera kierunek, ma całkowitą psychikę, jest w stanie nadrobić zaległości i w swoim kierunku się bardzo dobrze wykształcić, wyspecjalizować. Stąd też była kwestia obniżenia matur. Myślę, że pandemia została zamknięta oficjalnie, stąd pandemii w tym roku w czerwcu. Proszę mi poprawić, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że z powrotem każdy kolejny minister, który będzie, czy obecny, czy następny, którzy będą, jak powstanie nowy rząd, powróci do starych zasad i ci nauczyciele będą mogli się normalnie w spokojnych warunkach wykazać. Uważam, że na dzień dzisiejszy poziom matur w powiecie bocheńskim jest naprawdę po tych całych przejściach na bardzo wysokim poziomie. I z tego miejsca jeszcze raz dziękuję wszystkim nauczycielom i wszystkim rytom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja się odniosę do pana.